Jeżeli chodzi o umiejętności zawodników, no to wiadomo, że zawodnicy frikowi to trenują przez walkę miesiąc, czy dwa, czy trzy, a więc nawet nie mają nieraz podstaw dobrych, tylko takie, można powiedzieć, niektóre elementy ze sportu walki. A zawodnicy profesjonalni, no to trenują profesjonalnie. Więc zawodnik taki profesjonalny, zaczynający swoją karierę, zawodnik zawodowy, który zaczyna, no to zostaje 3, 4, 5 tysięcy za pierwszą, drugą czy trzecią walkę. A zawodnik frikowy, który zaczyna, dostaje nie 3, 4, 5, tylko na przykład 30, 40. Więc wiadomo, że ci tu youtuberzy i frikowy zawodnicy dostają więcej ze względu na swoją rozpoznawalność w internecie. No i to jest takie smutne, no ale prawdziwe. No. A ile kosztuje taki start w Galiczy w zawodach? Jakie to są koszty i to ilość przygotowań? Koszty są indywidualne, zależy od zawodnika, ile zatrudnia trenerów, jak się odżywia, jakie ma pieniądze na regenerację przeznaczone, na masaże, na rehabilitację, na takie rzeczy, na odżywki. Więc to można się przygotować tanio, a można się przygotować drogo. Także ogólnie no, przygotowania zawsze kosztują, tak? Ktoś może mieć jednego trenera, który go prowadzi i robi dużo rzeczy, a może mieć ktoś pięciu trenerów od boksu jednego, od zapasów jednego, od jiu-jitsu drugiego, trzeciego i od przygotowania fizycznego czwartego i jeszcze rehabilitanta i psychologa i można po prostu cały sztab ludzi tu zatrudnić.